Siemanko widzowie, z tej strony ja i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na początku chciałem was poprosić, aby każda osoba zostawiła tutaj łapkę w górę, ponieważ chciałbym zobaczyć, jaka jest aktywność na moim kanale. Zróbcie to chociaż raz w życiu dla mnie i niech każdy, kto widzi ten odcinek, zostawi tutaj łapkę w górę i będzie po prostu bardzo, bardzo dla mnie miło. Oczywiście zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Zapraszam was na codziennie live'y, które są w różnych godzinach, więc mam nadzieję, że zostawicie ten dzwonek, żeby wiedzieć, kiedy są te live'y. No i co? Ja wam nie przedłużam, po prostu zapraszam was, moi drodzy, do bardzo miłego oglądania i tyle. No, także trzymajcie się, pozdro i yo. Drodzy, ja sobie tutaj już jestem na mapie Dragona na kolejnej edycji. Edycja zaczęła się ogólnie 3 godziny temu, ale niestety nie miałem tutaj jak pograć na starcie. Odpaliłem 20-minutowego live'a i od razu go wyłączyłem, bo było na nim 50 osób, więc nie wiem zupełnie, co się stało z powiadomieniami. Ale, moi drodzy, w każdym bądź razie, nawet jak pod tym odcinkiem będzie słaba aktywność, to i tak mam nadzieję, że każdy tutaj zostawi łapkę w górę, ale zaprosi jakiegoś znajomego, czy kogoś po prostu, że wbił na ten odcinek. No i co? Ja wam chciałem po prostu pokazać, co robią gracze 3 godziny po starcie edycji, bo mnie to bardzo ciekawi. Ogólnie na poprzednich edycjach już takie coś nagrywałem i wiele razy gracze robili dosyć ciekawe rzeczy. Może jakiegoś cheatera spotkamy, może spotkamy jakiegoś cheatera, to od razu tutaj do administracji zgłosimy. Więc moi drodzy, tepnijmy się po prostu do losowej osoby na czacie i jest to 00 Kubus. 00 Kubus. No, 00 Kubus nam po prostu uciekł. Niszo, to on był bez Blazing Packa. 00 Hub. O, dobra, dobra. Jest, moi drodzy, jakaś gildia. Moi drodzy, jest jakaś gildia, która coś buduje. Czekajcie, czy ja mam tabliczkę? Mam tabliczkę, mam tabliczkę. Czekajcie, WB sobie zrobię. W sensie tabliczki nie mam, ale zrobię to WB i postawię im tabliczkę. Czekajcie, postawię im tabliczkę. Albo wiem, postawię im blok TNT dla trollu. Oj, czekajcie. O, postawię im blok obsidianu dla trollu. Dla trollu, moi drodzy, postawię im blok obsidianu. Oni będą w szoku, bo patrzcie, oni nie wiedzą, oni będą wiedzieli, skąd się ten obsidian bierze. Patrzcie, co jest grano, obsidian tu jest jakiś się pojawi. Jeszcze jeden obsidian się pojawi. Ty, bo ten hosiek trzyma obsa. Ten hosiek trzyma obsa, moi drodzy, w tym w rączce. To oni pewnie będą myśleli, że to on może postawił. Czekajcie, czekajcie, czy sprawdzę na log bloku? Czy tak można samego log bloku? Ej, można sprawdzić, o fuck. Oni tego nie sprawdzają na log bloku. Dobra, jest jeszcze jeden. Mam nadzieję, że ziomeczki tego nie sprawdzą do log bloku, że to ja. Ej, Gildia Liga, wpiszcie log blok, wpiszcie slash LB. Tak się kiedyś pisało na tabliczkach, na serwerach, moi drodzy, ale chyba nie widzi ten typek. O, widzą tą tabliczkę i no pani to widzi tabliczkę, nie zwróci w ogóle na nie. W ogóle nie zwróci. O, teraz zwróci dopiero uwagę na tą tabliczkę. O co chodzi? O co chodzi? Jakoś tabliczka się tu pojawiła. Sprawdzę na log bloku. Sprawdzę na log bloku. Na pewno sprawdzę na log bloku. Czekajcie, rzucimy się do tabliczkę. O, patrzcie, postawiłem przy jakąś tabliczkę, czy nie? No nie, myślę, że jakąś tabliczkę na odpowiedzę, ale nie chcą mnie nam jednak. Chłopaki niestety nic odpowiedzieć. Więc lipa. Dobra, tepnijmy do tej osoby. Niech to będzie, moi drodzy, jeden RTF. O, kolejna gildia, gildia woda. Gildia woda sobie tutaj, moi drodzy, elegancko buduje. Gościu ma w ogóle skrzydełka z gildii woda, G woda. Co to za gildia? Czekajcie, info woda, przepraszam, info woda. Sprawdźmy, co to jest za gildia. Liderem tej gildii właśnie jest ten 1FT. Trąba śnieża, przezroczysty mich, 66 dope, 99 IQ plays. Także takie tutaj osoby są w tej gildii. Jest tutaj również ziomeczek o niku Asmo. Oni sobie tutaj kuboid budują. Widzę, że jakąś fosę. Nie, to nie jest fosa, tylko zabezpieczenie tutaj robią. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Jakie zabezpieczonka sobie robią? Szczerze mówiąc, chyba zbyt wiele tutaj nie mają. Co to jest? Aha, to jest po prostu jakieś takie ogrodzenie. Chyba zbyt wiele chłopaki tutaj nie mają, że tak powiem, zrobionego. Póki co tutaj, wiecie, tego, no, kuboida. Więc, moi drodzy, sprawdźmy może gildię stopki. GTP Netia 120. Zacznę, co gildia Netia ma w kuboidzie. A, czyli tak jak standard, tak jak standardowo gildie stopki mają wielkie jedno gówno na kuboidach. Nie, no. Czasami jest tak, że właśnie gildie stopki mają fajne kuboidy, ale zazwyczaj gildie stopki są po to, żeby, wiecie, kuboidów nie budować, tylko i się po prostu klepać, nie? Żeby się klepać, sam w sumie takie coś, no, preferuję. Lepiej się iść klepać, niż w tych kuboidzie siedzieć i tak dalej, no, ale wiadomo, gdzieś trzeba jeśli tam zbierać. Dobra, tepnijmy do tej osoby, bo na razie to tylko pitole, a mało wam pokazuję. Dobra, tu jest, ach, znowu do tego siamego ziomeczka tepnę, nie wierzę, to trzeba mieć po prostu, wow. O, jest jakaś gildia, dobra, tu można potrolować. Teraz można, widzę, potrolować. Można teraz, moi drodzy, potrolować.
O, poczekaj, zaczną się klepać. Zaczną dwa Aleksy się klepać. Zaczną się dwa Aleksy klepać. Ty, on spadł na dół w ogóle. Dress Blaze Rod. Porobiłem teraz screenów temu typowi. I to jest jakiś jeszcze ziomek. O nie. Boże, to jest piękne. Czekajcie, idę do tego typa. A nie, ten sobie poszedł. Ten sobie poszedł najgorzej. Opa, klepię się gdzieś. A kto jest jakiś ten? Może kom? Kom, to trollowanie na starcie edycji, oni są po prostu... O, tu w ogóle jakiś spadł na dół. Ale czekajcie, zbieraliśmy ich Kuboje, czekajcie, to była... To jest gilia, jaka to jest gilia? BSSU, GTP BSSU 120, strasznie coś tutaj w ogóle mają, aha. Nic nie mają te ziomki. Oni po prostu nic nie mają. Ale okej, moi drodzy, nic te ziomki tutaj nie mają. Ale dobra, GTP BSSU, dajmy sobie tam 30, wróćmy sobie na dół. 30 poziom. Dobra, jesteś w Jacku? Dobra, jeszcze raz tutaj hitimy kogoś. Czekajcie, tego strolujmy, że wpadł na dół. Dobra. O nie, on mi coś pokazywał. Dobra, ty spadaj na dół. Pył. Robię cię raz, dwa, trzy. Nie z Enigma, gościu, robię cię raz, dwa, trzy. O, nie ma bugowania, stary, nie ma bugowania. Ha, gildia BSU tutaj sobie ładnie buduje. Dobra, widzę, że oni chyba tutaj skapnęli, że pewnie nagrywa ktoś. Może nie wiedzą, że to ja nagrywam, tylko że no pewnie, że ktoś nagrywa i że tutaj no ich troluje. O Boże, więc no tepnij może do następnej sobie, tylko nie wiem, do kogo można by tu tepnąć. Dobra, TP, może tak jakoś dłużej przelecimy sobie. Dobra. Gildia XTS, wow. Co ty gadasz, gościu, tylko że oni tyle wykopali, patrzcie, to nie jest zrobione kopaczami fosy, bo wiecie, to jakoś tak, no, do samego bedroku, znaczy, to jest do 52 kratki, ty, oni chciałem się to kopać, tyle? Ja pierdzielę, G, info XTSX, co to jest za gilia, to jest tylko trzech typa w tej gili, oni to tyle wykopali? Znaczy, ja wiem, że są szóstki, hejsty i tak dalej, ale co oni w ogóle robią za Kuboi, ty? Co jest grane z typami? Nie wiem, czy oni jakąś wielką beczkę, czy co robią? Lol, jestem mega ciekaw, czy oni robią jakąś beczkę, czy coś, wiecie co? Wejdźmy sobie może GTP XTSX. No nie, w sobie nic nie mają, to nie ma sensu. Dobra, lecimy na sobie sobie. 1-2D. O, tutaj jest jakaś gildia mity. Ej, w ogóle sobie teraz sprawdziłem, na telefonie dostałem powiadomienie, że Malti ma live'a. Ej, tak nie może do Maltiego, zaczął co robi Maltixon. Ej, patrolujemy Maltixona? Czekajcie. Maltixon na spawnie jest. No to nie, no, trenowanie Maltiego nam niestety nie wyjdzie, bo jest na spawnie Maltixon. Ale czekajcie, może jakiś inny YouTube. Ej, czekajcie, TP Unical V. Ej, czekajcie, gościu tutaj jest. On jest pierwszy w topce? I ma tylko 868 rankingu? Ty, wam powiem, że... Ej! On jest bez tego. On, moi drodzy, jest bez tego. Bez Blazing Packa ten Unical. Wiecie co? Sprawdźmy, pośledźmy go przez chwilę, bo może on gdzieś jakiegoś typa znajdzie. Nie, dobra, raczej nie. Ale dobra, TP Tryhardzik. To sprawdźmy tego Tryhardzika, co tam u niego słychać. Gościu sobie ha, na spawnie, czyli tak, no standardowo, topkę wbijana jest na spawnie. Dobra, GTP Kret 120. Sprawdźmy gilię Kret. Infokret, czy to są te krety takie normalne? Nie, to są jakieś podrówka kretów, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale dajmy GTP Kret, nie wiem, na przykład 30. Okej? Okay? Jajko tu mają, mają jakieś wyjście z jajka. Dobra, wiesz co, że tej perły. Ej, co jest? Co jest, stary? Co być? Halo? Jak tam przejść do ciebie, gościu? Czekajcie, jakoś tak perełkę rzucimy? Kurde, zwijajecko rzuciłem perę. Dobra, nevermind. Lol, najgorsza perę na świecie. Dobra, gościu, trzeba jakąś kogoś się dostać. Czekajcie, GTP, TP Hollo. Chciałem się tym perłami tak zbugować, ale dobra. On tu sobie kopie na... Aha, czyli to. Dobra, standardzik po prostu. Tak, no wiadomo co chodzi. Dobra, go Franek. Go napięcie się do Franka. Franek. Oj, czekajcie, nie chciałem tego napisać. Franek.
TP Franek. Dobra. Franek jest tutaj na grupowych teparkach. To są grupowe teparki, tak? Czy, nie wiem, czy to są grupowe teparki. Nie są grupowe teparki, ale dobra. Niech będzie TP. Znowu sobie pójdziemy po prostu losowe. No tak, przewidzicie, no tak to wygląda, moi Dronstarsi edycji. Sobie wszyscy kopią. O, to jest kolejna gilia. Czy to jest ten typ? Nie, to jest GPT. To jest gilia GPT. Tu widzę. O! O! Tu, moi drodzy, tu będą nogi. Ej, czekajcie. Czy tam mi się dało, czy ktoś rozwalił stąd? A nie, bo on bój farmery stawia! Co jest, chłopie? Ej, nie, nie kobluj mnie! Ty, byku, chłopie! Ej! O, ale bym był... Kurde, korci, żeby go strollować. O, hitał mnie ktoś! Gość teraz w szoku. Chłopie! On teraz tam krzyczy na tym. Chłopie, hitał mnie ktoś! Zawijam stąd, kobajerka, ciąg, bajerka! Dobra! Dobra, udajmy, że robimy komuś nogi. Dobra. Ej, goście w show. Nie! Fuck! Zakoblował mnie, nie mogę rozkopywać. Najgorzej. Ten w ogóle perłami do niego bił. Co się dzieje, chłopie? Nie, najgorsze to, że nie mogę rozkopywać, bo nie mam tej permisji, bo mam tego, wiecie, to takie gówno niepotrzebne, co... Ja bym ich zrzucił, ale nie chcę, bo tu, wiecie, jak nie mają pereł, to zginą z tej odległości, więc to jest bez sensu. Ale postawię obsydian im. Czekajcie, odgrodzę, zakobluję ich, tak. Dobra, goście się w soku, popsucimy im się trochę. Dobra, na logbloku sprawdził, oszust, ej! Gościu, tak się nie bawisz, na logbloku sprawdzisz. Ty, co to ma być? Na logbloku pewnie sprawdzą. Ej, gościu, nie sprawdzaj na tym logbloku. Ej, paruło! Ej, ty, popie, co to za skino masz? Ej, poko no. Poko tego skina, co ty masz za skina? Ej, byku, dobra, ty, go, dalej. Dobra, sprawdźmy GTP Vara, o, GTP Vara. To będzie gilia, która będzie miała fajny kuboid, patrzcie to, 100 GTP Vara, 120? Super, bananaki. Ej, do gilii Tomek tepnijmy, dobra, go GTP Tomek. 100, Tutaj, moi drodzy, się coś dzieje takiego rarytasowego, że tak powiem, bo no, naprawdę. Naprawdę, moi drodzy, to jakieś bez tylko mojej się zaczyna wytwarzać. Zobaczcie tutaj. O! Złoto! Dodajcie, widzowie, dodajcie, proszę bardzo. Proszę bardzo, pierwsze dodajciki na tej edycji. Ale w sumie. Nic tu nie ma. Dobra. GTP Tomek 80, GTP Tomek 30. Na jajecko sobie wskoczymy. O, mają jakieś wyjście z jajecka. TP Saus, dobra, TP. Ojojoj, siemanko, koleku, siemanko. Ej, nie napisał. O, napisał na tablicę. Ale tegoż też jest bez blinzy paka. A ja mam taką śmieszną pelerynkę. To jest chyba ten Minecon. Ej, możecie mi napisać, czy to jest ten Minecon taki słynny. Ej, o, dużo ma itemów ten gość tutaj. Sporo, mega sporo itemów ma ten typeczek tutaj. Dobra, widzowie. Myślę, że w tym momencie będziemy kończyli ten odcinek. Więc jeśli chcecie więcej takich odcinków ze startu edycji, to zostawcie tutaj subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. No i to, ja wam nie przedłużam i do następnego odcinka, więc no. Trzymajcie się i elo, pozdro!